Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się, że to miejsce zostanie zlikwidowane. Urząd Miasta dementuje plotki. Ten kompleks basenowy, istniejący już naprawdę bardzo wiele lat, wciąż cieszy się ogromną popularnością legniczan i z całą pewnością wymaga odmłodzenia, nie liftingu, ale bardzo gruntownej kuracji. Powstanie tu letni park wodny. Miasto wybrało już firmę, która opracuje projekt. Ten ma być gotowy w grudniu. Kompleks basenów przy ulicy Stromej, potocznie zwany Kabewiakiem, ma przejść gruntowne zmiany. Ma tu powstać wodny plac zabaw, zjeżdżalnia, także wiele innych atrakcji. Przebudowa ma objąć także niecki basenowe. Zagospodarowane zostaną tereny zielone. Odrestaurowany będzie również zabytkowy budynek, który znajduje się na terenie basenu. Ułatwiony zostanie dojazd na kąpielisko. W związku z budową zbiorczej drogi południowej będzie można łatwo się tu dostać i zaparkować samochód. Na tym obszarze mają powstać miejsca parkingowe. Pan Jan, który pracuje na basenie, przyznaje, że remont jest potrzebny. Czy widzi Pani, jakie są plamy? Przed skoczeniem do kąpieliska powinni się umyć. Powinna być jakaś ciepła woda, ja nie wiem, no w takich krytych basenach to jest, prysznice są, bo innej nie ma, nie ma opcji innej. A tutaj wie Pani, wszystko można. Mam nadzieję, że się zmieni trochę. W przyszłym roku miasto wyda 200 tysięcy złotych na dokumentację budowlaną. Letni park wodny ma powstać do końca 2017 roku.